Witam was w piątym już odcinku serii R dla początkujących. Dzisiaj zaczynamy przygodę ze statystyką w R i zaczniemy od testu, który jest wykonywany chyba najczęściej na świecie, a więc od testu t Studenta. Zakładam, że oglądacie ten odcinek już z jakąś taką wstępną wiedzą na temat statystyki, to znaczy wiecie, czym jest średnia arytmetyczna, mediana, kwartyle, kwantyle. Wiecie chociaż mniej więcej czym jest rozkład normalny i standaryzacja danych. No i też słyszeliście o samym teście te studenta, do czego on chociaż mniej więcej służy. W tym odcinku nie będę wyprowadzał wzorów, nie będziemy się na nich skupiać. W tym odcinku chciałbym, żebyśmy działali praktycznie, to znaczy wyszli od jakiegoś eksperymentu, postawili problem badawczy i spróbowali za pomocą narzędzi statystycznych go rozwiązać, skończywszy na prawidłowej interpretacji tych wyników. Dosyć długo się zastanawiałem, jakiego zestawu danych użyć do tego odcinka, ale z. Pomocą przyszedł mi sam R, to znaczy w R są wbudowane już pewne pakiety danych i możemy zobaczyć ich listę, odwołując się do funkcji data, którą wywołujemy bez żadnego argumentu, no i wtedy dostajemy listę dostępnych zbiorów danych w pakiecie datasets. Ja zdecydowałem się na użycie takiego dosyć prostego zestawu danych. Który nazywa się Plant Growth, i to jest wynik eksperymentu, gdzie rośliny były hodowane w trzech różnych warunkach. Możemy się troszeczkę bliżej przyjrzeć tym danym, odwołując się do pliku pomocy Help Plant Growth. No i tutaj w tym oknie możemy się kilku dodatkowych rzeczy dowiedzieć. To znaczy, ten zestaw danych to jest ramka danych, która zawiera 30 przypadków i dwie zmienne. Jest to naprawdę bardzo prosty układ. Pierwsza zmienna to jest sucha masa roślin, to jest zmienna numeryczna, a druga zmienna jest to czynnik. Jest to zmienna o trzech poziomach, która grupuje te 30 obserwacji w trzy grupy równoliczne po 10 elementów. No i tutaj etykiety to są kontrola. Zabieg pierwszy, treatment 1 i zabieg drugi, czyli Treatment 2. Możemy sobie te dane wyświetlić na ekranie. Może one są dosyć długie. Mam nadzieję, że się zmieszczą na jednym ekranie, ale zacznijmy od samej góry. Użyjmy funkcji print Plant growth, wygląda to dokładnie tak, czyli tak, jak już powiedziałem, mamy 30 obserwacji. Tutaj jest pierwszy wiersz, tutaj jest oczywiście na końcu 30. W pierwszej kolumnie, pierwsza zmienna to jest WAF, czyli ta sucha masa roślin. No i te rośliny były uprawiane w trzech różnych warunkach. W warunkach kontrolnych, i to jest pierwsze 10 obserwacji od pierwszej do dziesiątej. Był potem pierwszy zabieg doświadczalny, to jest obserwacja od 11 do 20. No i był też Drugi zabieg o doświadczalny od 21 wiersza do 30. Gdybyście nie wierzyli, że coś tutaj jest źle policzone, to możemy zawsze sobie odwołać się do funkcji table, która produkuje tabelę liczności, no i e, zrobimy sobie plant growth, odwołamy się do zmiennej grup. No i dostaniemy zliczenia, że we wszystkich trzech grupach zatytułowanych e, kontrola, control, e, Zabieg pierwszy, treatment one, i zabieg drugi, treatment two. Mamy równoliczne dziesięcioelementowe grupy. Brzmi to wszystko trochę tajemniczo. Dlaczego? Dlatego, że to są. Dane fikcyjne. One zostały wzięte z podręcznika z 1983 roku, której autorką jest Annette Dobson. Podręcznik nazywa się, to jest anglojęzyczny podręcznik, An Introduction to Statistical Modeling. Podręcznik ma się dobrze. Ja w tej chwili korzystam z trzeciego jego wydania, które się troszeczkę inaczej nazywa An Introduction to Generalized Linear Models. Więc dane są, jak widzicie, niby z jednej strony troszkę stare, ale to nie szkodzi, bo i tak te dane są fikcyjne, symulowane. My możemy troszkę tutaj fabuły do tych danych dodać. Wyobraźmy sobie, że mamy eksperyment, hodujemy, jaką, uprawiamy jakąś tutaj łatwą w uprawie roślinę którą nawet moglibyśmy w domu, w szkole hodować, na przykład pieprzycę siewną, którą się pospolicie nazywa rzeżuchą, ale, ale nie, to jest pieprzyca siewna. To, co kupujemy, zazwyczaj wysiewamy i gdzieś tam dodajemy do kanapek sobie. No i teraz yy, hodujemy ją w 30 małych pojemnikach, nazwijmy to doniczkach. No my to wrzucimy na jakąś tam watę, ligninę. No i następnie jedna grupa to jest... Próba odniesienia, to jest grupa kontrolna. No i potem mamy zabieg pierwszy i na przykład dolewamy jakąś tam objętość roztworu soli. Zabieg drugi dodajemy nawóz azotowy, na przykład mocznik. No i w tym eksperymencie spodziewamy się tego, że rodzaj zabiegu będzie wpływał na wartość średnią. No to znaczy, jedne rośliny będą. Wyższe, inne będą niższe, będą miały większą masę, inne będą miały mniejszą. No ale będzie to od czegoś zależało? Od czego? No właśnie od tego czynnika, który stosujemy. W pierwszej grupie ten czynnik nie występuje, jest to grupa kontrolna. W drugiej grupie, czyli pierwszej badawczej, treatment one, no to będzie dolewanie roztworu soli, a w grupie. Trzeciej, tak po kolei, ale drugiej badawczej treatment, tu drugi zabieg. No to będziemy tutaj dodawali jakiegoś e, e, nawozu azotowego, na przykład mocznika. E, przyjrzyjmy się tym danym w taki sposób bardziej graficzny. Spróbujmy to zwizualizować. No i w tym celu odwołamy się do funkcji boxplot, czyli wygenerujemy. Wykres pudełkowy. W jaki sposób działa składnia tej funkcji Boxplot, nauczymy się dzisiaj posługiwać formułami. No to zaczynamy. Boxplot, czyli nazwa funkcji. Otwieram nawias okrągły. Zauważcie, że RStudio już go dla wygody dla mnie domyka. No i teraz muszę się odwołać do tego zestawu danych. Muszę się odwołać do jego kolumn. Chciałbym zbadać rozkład w każdej z grup. Tej masy roślin. Więc kolumna, która się odwołuje do masy, to jest Wave. I teraz do budowania relacji, do budowania zależności między zmiennymi służy znak Tyldy. Na mojej klawiaturze on się znajduje pod klawiszem Escape. Muszę nacisnąć Shift i taką falkę, która jest tuż pod klawiszem Escape jeszcze potem nacisnąć spację, no i wtedy ona dopiero wyjdzie, no ale to jest takie skomplikowane pod Windowsem. Na Macach, na Linuxach może być tę falkę prościej, ona się od razu bez spacji pojawić. No i następnie wpisuję drugą zmienną grupującą. Ona u mnie akurat ma taką zbieżną nazwę, może to niedobrze. To nie jest słowo kluczowe, to jest nazwa kolumny w ramce danych, width w zależności od grup, czyli chcę badać Tę masę, ten ciężar podziale na grupy. No i r musi wiedzieć, z jakiej ramki danych te dane pobierać. No więc muszę w argumencie data po etykiecie data podać wartość. Czyli nazwę tego obiektu, tej ramki danych. No i w moim przypadku to tak już sobie mówiliśmy, to jest Plant Growth. ERM już podpowiada, co ja chcę zrobić, tabulatorem to uzupełniam. No i w ten sposób wygeneruję wykresy pudełkowe. Zobaczcie, po lewej stronie, na dole, mam trzy wykresy. I na osi odciętych, na osi X, mam po kolei grupę kontrolną, potem mam pierwszy zabieg. Pamiętajmy, że sobie wyobraziliśmy, że to jest podlewanie solą. No i mam drugi zabieg, trzecią grupę, ale drugą próbę badawczą. I to jest umówiliśmy się, że podsypywanie nawozem w tym przypadku mocznikiem. No i Czemu się tym danym przyglądamy? No, bo te dane mogą na przykład zawierać jakieś grubie błędy. Gdybyśmy widzieli coś takiego, że wszystkie obserwacje w danej grupie na niewielkim obszarze, na niewielkiej przestrzeni osi liczbowej i długości się ze sobą grupują, ale jakaś na przykład jest kilkukrotnie większa od pozostałych, no to może to na przykład oznaczać gruby błąd w danych. Gruby błąd, czyli polegający na tym, żeśmy na przykład Dopisali jakieś zero, albo że źle postawiliśmy przecinek. No i to jest po prostu najzwyczajniej w świecie jakiś błąd techniczny. No i przed analizą danych, taką statystyczną, formalną, zanim wejdziemy w testy, te studenta, no to warto jest na takie dane spojrzeć. Co widzimy na tych wykresach pudełkowych? Na pierwszy rzut oka. Oczywiście rzucają się te szare pudełka z czarnymi kreskami po środku. Tutaj mamy jedną taką czarną krechę, drugą krechę, trzecią krechę. No i co te krechy oznaczają? No to są wartości median, czyli wartości środkowe. Skoro w nasze grupy są równoliczne, każda ma po 10 obserwacji, no to powyżej i poniżej mediany w każdej z grup znajduje się po 5 obserwacji. No ale mm, możemy oprócz yy, tej wartości środkowej podać wartości skrajne. I te wartości skrajne to są granice tych wąsów. Tutaj jest wartość minimalna dla kontroli, i tutaj jest wartość maksymalna dla próby kontrolnej. No więc, co to są jeszcze te granice pudełka? O to chodzi, że tę odległość pomiędzy wartością minimalną. A medianą oraz tę odległość pomiędzy wartością maksymalną a medianą można raz jeszcze podzielić na pół, to nie samą oś liczbową, tylko postawić kreskę tam, gdzie te pięć obserwacji podzielimy na półno. Czyli liczymy po kolei na przykład tutaj od góry od mediany, zliczamy dwie obserwacje, na trzeciej stawiamy krechę, no a potem jeszcze tutaj mamy jedną obserwację, no i tutaj kończy nam się to za pomocą maksimum, czyli dzielimy ten rozstęp pomiędzy medianą a wartością maksymalną, jeszcze raz na pół. No, I teraz metoda powoduje to, że Pomiędzy tutaj dolnym wąsem a granicą pudełka, pomiędzy granicą pudełka a medianą, pomiędzy medianą a górną granicą pudełka i raz jeszcze pomiędzy górną granicą pudełka a tym górnym wąsem spodziewamy się tej samej liczby obserwacji w tym przypadku 10 podzielić na 4, no akurat to się bez reszty nie dzieli, dlatego niektóre te granice będą akurat wypadały pomiędzy liczbami, a niektóre będą konkretnie w określonych obserwacjach. Także, im więcej tych obserwacji, tym może łatwiej to, to wytłumaczyć. Ale idea jest taka, żeby podzielić tę oś liczbową na cztery równoliczne zbiory. No i stąd mówimy tutaj, że na dole mamy minimum, tutaj mamy dolny kwartyl, potem mediana, potem jest górny kwartyl i maksimum. To, co jeszcze warto zauważyć i co jestem winien Wam wytłumaczyć, to jest. Ta kropka, ten punkt tutaj. R rozpoznał jedną tak zwaną obserwację odstającą, to znaczy, R wyliczył medianę, wyliczył dolny kwartyl i górny kwartyl, i tę odległość pomiędzy tymi dwoma kwartylami nazywa się rozstępem międzykwartylowym. I R domyślnie, tak działa funkcja Boxplot, to można zmienić to ustawienie. Zachęcam Was do zajrzenia do pliku pomocy funkcji Boxplot. R domyślnie sprawdza, czy jakaś z obserwacji nie odstaje bardziej od tego górnego i dolnego kwartyla, bardziej niż półtora razy rozstęp międzykwartylowy. No, czyli bierzemy tę odległość, tę wysokość pudełka, mnożymy ją razy półtora, czyli trochę to rozciągamy, przykładamy tutaj od górnej krawędzi pudełka, no i idziemy w górę. No i teraz, jeżeli jakaś obserwacja się nie łapie w tym rozstępie międzykwartelowym rozciągniętym półtora razy, no to ona jest tutaj identyfikowana jako obserwacja odstająca. No i teraz warto zajrzeć do jakichś protokołów, do waszych notatek laboratoryjnych, jeżeli takie prowadzicie, mam nadzieję, że jesteście skrupulatni, no i się zastanowić, no może coś było nie tak, może w tych notatkach mam jakąś informację, że coś mi nie wyszło, czegoś dolałem więcej, czegoś mniej, może ten eksperyment jakoś inaczej funkcjonował tam, tam, danego dnia i może to jest jakiś błąd, jakiś niuans, który należałoby z tych danych usunąć. No te dane, jak powiedziałem, są fikcyjne i nie wrócimy do żadnych notatek, więc zostawiamy to tak, jak jest, ale to jest zawsze taki sygnał ostrzegawczy, jeżeli znajdujemy takie obserwacje odstające, że może coś z tym jest nie tak. Te studenta, jak pewnie się orientujecie, służy nie do porównywania Median. Mediana to jest jedna z miar tendencji centralnej, ale służy do porównywania średnich. No i średnich na tym wykresie nie mamy, ale średnie możemy otrzymać dla każdej z grup za pomocą funkcji aggregate. Funkcja aggregate ma bardzo podobne, podobną składnię, jak funkcja boxplot i znowu wykorzystuje formułę. Czyli ja muszę tutaj napisać, że chcę pracować na zbiorze danych. Waygith, to znaczy na tej kolumnie Wave i chcę działać w przekroju grup. Chcę korzystać z ramki danych Data Plant Growth, ale teraz dla tej zmiennej z wagą, czy masą, suchą masą roślin w podziale na grupy, chcę obliczyć średnią. No tutaj wpisuję min. No i otrzymuję taką krótką ramkę danych, gdzie dla każdej z grup, pierwsza, druga, trzecia, kontrola, dwie próby badawcze, otrzymuję wartości średnie. 5, 0, 32, 4, 6, 6 1, no i tak dalej. Gdybym chciał na przykład spytać się, jakie są mediany, czyli odczytać dokładnie te czarne kreski, które są na osiach liczbowych, no to wystarczyłoby tutaj wpisać inną funkcję median, i też zostałoby to policzone. No i teraz widzimy, że te mediany są dosyć mocno zbliżone do wartości średnich, co świadczy o tym, że te rozkłady są stosunkowo symetryczne. Na no aczkolwiek tutaj badanie rozkładu na podstawie 10-elementowej próby to jest bardzo śliska sprawa, no i nie będziemy w to dalej brnąć. No dobra, zastanówmy się, co w tych danych jest teraz interesującego, jaki tutaj problem badawczy moglibyśmy sobie Postawić. No, widzimy, że na tle pozostałych wyróżnia się druga próba badawcza. No i ta pierwsza wygląda na to, że, że tam rośliny najsłabiej rosną, w drugiej wygląda na to, że rosną najlepiej. No to spróbujmy te dwie grupy ze sobą jakoś skontrastować. No, jak to możemy zrobić? No, po prostu możemy wziąć sobie Pierwszą średnią z tej grupy e, pierwszej badawczej. Możemy ją sobie od odjąć średnią z drugiej próby badawczej. To są średnie, pamiętajmy, z próby, czyli z tych 10 elementów. No i otrzymamy tutaj różnicę wynoszącą e, no, prawie 0,9 grama. No, czy to dużo, czy to mało, no to sobie musimy sami odpowiedzieć, interpretując to biologicznie: czy dla pieprzycy siewnej taka różnica po iluś tam dniach wzrostu to będzie dużo, to będzie rzutowało na jej fizjologię, czy nie? No, na razie to jest jakiś taki numer, który nam trudno jest interpretować, no ale, no ale musimy zwrócić na jedną tutaj uwagę od strony statystycznej: to znaczy, to jest różnica pomiędzy średnimi próbkowymi. Gdybym ja ten eksperyment powtórzył, czyli wyrzucił wszystko do kosza i od nowa postawił 30 doniczek, no w tym przypadku mógłbym 20, tak? Dla grupy badawczej pierwszej 10, dla grupy badawczej drugiej też 10. Powtórzyłbym ten eksperyment, no to te średnie z próby 10-elementowej pewnie by były inne to byłoby naiwnym twierdzić, że w zupełności nam się uda taki eksperyment zreplikować, tak, w 100%. Jest jakaś zmienność każda z tych roślin no oczywiście w jakiś tam sposób odpowiada na to czy podsypujemy solą, czy dajemy mocznik, ale one też mają swoje Tutaj predyspozycje, na przykład genetyczne, tak, do, do wzrostu. No i tutaj jest wiele jakichś takich ukrytych czynników, jest jakaś zmienność populacji, no i nas się przekłada na zmienność wyników eksperymentu z powtórzenia na powtórzenie. Więc to, co nas interesuje, to jest zastanowienie się, jaka jest faktycznie różnica między tymi średnimi. Gdybyśmy nie uprawiali 10 roślin w każdej z prób, nie 100, nie 1000, nie 10 tysięcy, a na przykład 100 tysięcy, czy milion takich, takich doniczek byśmy założyli, no i wtedy jaka byłaby ta średnia, różnica pomiędzy średnimi, czyli średnia w jednym przypadku, średnia w drugim przypadku, no i jak ta różnica by się tutaj uformowała. Czy ona byłaby większa, czy ona byłaby mniejsza, no w jakim przedziale możemy się tej różnicy spodziewać. No i z pomocą przychodzi nam tutaj test T, te studenta i uruchamiamy go za pomocą funkcji t-test. No nic takiego zaskakującego i znowuż bierzemy go w ten sam sposób. Do niego podchodzimy jak to było z funkcją aggregate i z funkcją boxplot, czyli bierzemy sobie znowu zmienną, którą chcemy badać wages w podziale na grupy. Ale tym razem musimy e, jako ramkę danych Wybrać podzbiór tych danych Plant Growth, bo interesuje nas porównanie tylko między dwiema grupami. Pierwszą próbą badawczą i drugą próbą badawczą. No i żeby wybrać pewien podzbiór, no to służy do tego funkcja subset. Po prostu po angielsku podzbiór. Podajemy wyjściową ramkę danych, to będzie Plant Growth. Już RStudio nam podpowiada. No i teraz musimy postawić jakiś warunek, to znaczy w jaki sposób wyfiltrować te dwie próby badawcze. No, możemy to wyfiltrować po prostu pozbywając się grupy kontrolnej. Jest to bardzo prosta sprawa. Warunki były na poprzedniej, w poprzednim filmie, na poprzedniej lekcji, ale chyba nie było warunku z przeczeniem. Ja go teraz pokażę. To znaczy, my chcemy wybrać wszystkie wiersze z. Ramki danych Plant Growth, które spełniają warunek taki, że zmienna grup jest różna, nierówna się, zaprzeczamy temu, CTRL, bo CTRL to jest control, czyli to jest grupa kontrolna. Zatem e, widzicie, jak to jest budowane, czyli bierzemy najpierw, budujemy sobie relacje między danymi, czyli badamy masę. Suchą masę roślin w przekroju grup, ale bierzemy tylko część tej ramki danych, wybieramy jej podzbiór, taki podzbiór, żeby grupa była różna niż kontrola, wyrzucając kontrolę, zostają nam dwie próby badawcze. No i naciskamy Enter. Mam nadzieję, że nie popełniłem żadnej literówki i się uruchomi. Uf, uruchomiło się, to kamień z serca. No i spróbujmy zinterpretować te wyniki, o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsza linijka może już budzić u was pewien niepokój, no bo jeżeli znacie jakieś tutaj podręcznikowe opisy testu T studenta, no to spodziewaliście się, że to będzie test T właśnie studenta, a tutaj jest napisane, że to jest test T Welsha. O co w tym wszystkim chodzi, to za chwilę wam wyjaśnię. Idziemy dalej, patrzymy jest Policzona statystyka testu T, ona wynosi tam minus 3 z kawałkiem. No to jest coś, czego moglibyście się spodziewać takiej mniej więcej wartości, że ona wynosi plus, minus kilka zazwyczaj. Ale potem są stopnie swobody, gdzie jeżeli znacie dobrze test T studenta, no to pewnie spodziewaliście się, że to będzie całkowita liczba. No jeżeli tutaj sobie porównujemy dwie Grupy, każda jest 10 elementowa, od każdej odejmiemy jedność. Czyli weźmiemy sobie 9 plus 9, no to spodziewaliście się, że pewnie tutaj będzie 18. To wychodzi nie dość, że 14, to jeszcze z jakimś kawałkiem tam jeszcze są 104 dziesięciotysięczne. No o co w tym chodzi? To, to jakieś tutaj staje się mętne. A no o to chodzi, że test. Który jest wykonywany test t automatycznie przez r, to nie jest oryginalna postać testu t studenta, ale to jest poprawka na ten test nadana przez Welsha gdzieś w latach 50. XX wieku. No o to chodzi, że test t studenta ma jedną jednym z jego założeń jest równość wariancji. To znaczy, że porównujemy sobie dwie próby, ale w obydwu tych próbach ma być taka sama wariancja, ma być taka sama zmienność. Znaczy średnie mogą być różne, popadamy różnice tych średnich, taki jest w ogóle cel tego testu, ale wariancja powinna być taka sama. No ale czasami to założenie jest trudne do spełnienia. No i okazało się, że jak się troszkę nad tym tematem pochyli, no to idzie dojść do takiego analitycznego rozwiązania, jak tę nierówną wariancję ugryźć, no ale to się wiąże z tym, że w inny sposób oblicza się zupełnie liczbę stopni swobody. No i to jest wkład Welsha w rozwój testów T. No i stąd to wygląda troszeczkę inaczej niż gdybyśmy to robili taką klasyczną, klasycznymi formułami w teście T. Studenta. Zostawmy to na chwilę tak, jak jest. Pokażę wam dzisiaj jeszcze, jak wykonać taki klasyczny test z założeniem równości wariancji. Chwilę o tych założeniach porozmawiamy. Spróbujmy dalej ten test zinterpretować. Potem pada P wartość, czyli coś, na co wszyscy pewnie czekają, czy większość z Was czekała, policzmy test, otrzymajmy p-wartość, no i teraz sprawdźmy, czy ta p-wartość jest niska, czy wysoka. Zwykle gdzieś tam w głowie nam jest brzęczy, dźwięczy punkt odcięcia setnych tutaj mamy p-wartość poniżej pięciusetnych, tak, tu jest jesteśmy kilkasetnych spokojnie powyżej, no i cóż, powiedzielibyśmy wyniki istotne statystycznie. P-wartość niższa od tego klasycznego progu odcięcia setnych. Co to znaczy? To znaczy, że odrzucamy hipotezę zerową, która mówi, że różnica między średnimi jest równa 0. Przyjmujemy hipotezę alternatywną, która została tutaj sformułowana w języku angielskim, że prawdziwa średnia, różnica, przepraszam, między średnimi jest różna od zera, nie równa się 0. Ale czy to w ogóle ma jakiś sens testowanie takiej hipotezy, że różnica pomiędzy jedną próbą, w której podlewamy rośliny solą, a drugą, gdzie czyli wywołujemy stres, a drugą, gdzie dajemy im nawóz, czyli stymulujemy do wzrostu, i spodziewanie się, w ogóle przyjmowanie takiego założenia, godzenie się z tym, że ta różnica może wynosić zero. No to to jest nieuzasadnione, to w ogóle nie ma sensu. My od początku tego eksperymentu wiedzieliśmy, że jak jedną grupę będziemy traktować solą, a drugą mocznikiem, to jeżeli tylko niczego nie pomieszamy, nie wymieszamy tych roślin ze, ze sobą, no to różnice pomiędzy tymi grupami na pewno będą. No więc skupianie się na tej p-wartości i e, chodzenie wokół hipotezy zerowej i ewentualnie w, przyjmowanie hipotezy alternatywnej. No to jest coś zupełnie w tym przypadku i ogólnie w testach tej w ogóle w testowaniu bardzo często czy praktycznie zawsze jest kompletnie bez sensu. Nie ma co tak naprawdę patrzeć na te na tę linijkę to ją możemy sobie intelektualnie wyrzucić na śmietnik. Możemy sobie tę linijkę intelektualnie wyrzucić na śmietnik, no bo to wszystko, co jest w tych dwóch linijkach zawarte, to przecież myśmy wiedzieli przed policzeniem tego testu. My jesteśmy pewni od samego początku, że sól i mocznik mają wpływ na nasze rośliny, no więc ta średnia prawdziwa nie może być zerowa. No to po co ten test robić? Sam test jest może niepotrzebny, ale z tej matematyki, która jest ukryta pod spodem i z której R korzysta, wylicza się też tak zwany przedział ufności. Jest to przedział ufności dla różnicy średnich. Tak jak sobie powiedzieliśmy, różnica pomiędzy dwiema średnimi, myśmy ją sobie liczyli tutaj. Te dwie średnie są też y, zapisane tu. W wyniku testu, no to policzyliśmy sobie, że różnica między średnimi próbkowymi to jest minus 0, no mniej więcej 0,9 grama. No i wiemy, że to może być tak naprawdę trochę więcej, może być trochę mniej, no bo z próby na próbę wyniki tego eksperymentu się będą różniły. No i dzięki tej matematyce ukrytej w teście, T, możemy się dowiedzieć. Ile co najmniej ta różnica wynosi, a ile wynosi co najwięcej? No i to jest najważniejsza rzecz, którą należy z tego testu odczytać: czyli, że różnica pomiędzy średnimi, pomiędzy pierwszą a drugą próbą badawczą wynosi co najmniej w przybliżeniu tutaj 1,5 grama, a co najwyżej wynosi 1,5 grama, a co najmniej wynosi ćwierć grama. No i to w przeciwieństwie do p-wartości jest, jak widzicie, wyrażane w naturalnych jednostkach, które mają sens fizyczny. Możemy teraz powiedzieć, że różnica w efekcie soli i mocznika jest być może stosunkowo duża, a być może jest ona taka sobie, praktycznie pomijalna, że to nie ma dużego znaczenia. Żeby dokładniej tę Różnicę oszacować, oczywiście trzeba byłoby ten eksperyment powtórzyć z większą liczbą powtórzeń, czyli nie wziąć w pierwszej i drugiej próbie badawczej 10, tylko na przykład 30 albo 50 tutaj powtórzeń takich biologicznych, no i, no i wtedy byśmy się z tym przedziałem ufności. Zwężali, to znaczy, to oszacowanie tej różnicy średniej byłoby bardziej precyzyjne, przedział byłby węższy, czyli różnica pomiędzy dolną a górną granicą tego przedziału byłaby mniejsza. Ważna jest jeszcze jedna rzecz w interpretacji tego testu statystycznego, a tak naprawdę przedział ufności, bo tak jak powiedziałem, podkreślam, to. Tutaj wyżej to, to nie jest takie ważne. To wręcz im mniej na to patrzymy, tym lepiej dla naszego rozumowania. Ważne jest to. I już zinterpretowaliśmy tę dolną i górną granicę, mówiąc co najmniej, co najwyżej. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy sobie, co to znaczy 95% confidence interval, co to jest to 95%. No to chodzi, że na 100% to my nie możemy być pewni niczego. Na 100% to możemy powiedzieć, że ta różnica wynosi od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Tyle mówi nam matematyka. No i musimy trochę z tym poziomem zaufania, z tym poziomem przekonania zejść. No i zazwyczaj się schodzi o te 5%, czyli na 95% z taką ufnością, z takim przekonaniem mówimy, że faktyczna różnica między średnimi, jakbyśmy ten eksperyment rozszerzali, robili te setki, tysięcy powtórzeń, byłaby od minus 1,5 grama do minus ćwierć grama. Gdybyśmy ten poziom zaufania chcieli tutaj sobie rozszerzać na 99 na przykład procent, no to ten przedział oczywiście musielibyśmy odpowiednio wydłużyć. Jakbyśmy zeszli niżej na przykład na 80 chcieli coś wiedzieć, no to wtedy ten przedział by się stawał w węższy. No i możemy tym w jakiś tam sposób sobie sterować. Jak odpalimy sobie pli pomocy help t test, to się okazuje, że jest taki oto argument conf level, który możemy sobie ustawić i spróbujmy nim poeksperymentować. Zobaczcie, gdybym chciał coś wiedzieć na 100%, conf level równa się to 100%, czyli jedność, 1, 0 dajmy, no zobaczcie, że wynik takiego testu daje nam przedział ufności 100% od minus nieskończoności minus infinity, minus infinity do nieskończoności infinity. Gdybym chciał mieć ten przedział ufności na przykład 80%, to ja chcę na 80% wiedzieć, w jakim zakresie się ta średnia, różnica średnich znajduje, no to wpisuję 0,8. No i teraz zauważcie, że ten przedział jest. Wyliczony w następujący sposób, czyli jeżeli z tym poziomem ufności idę w górę, no to mój przedział się rozszerza w skrajnym przypadku od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Ale jak idę z poziomem ufności w dół, tutaj obniżyłem go do 80%, no to ten przedział ufności się zwęża. Zauważcie, że tutaj mam już zakres od 1 i ćwierć grama do 0,5 grama, czyli te odległości na osi liczbowej się zmniejszają. I to jest test T-studenta w takim wydaniu, kiedy porównujemy dwie niezależne grupy, czyli mamy tutaj jedną próbę badawczą, drugą mamy też próbę badawczą, no ale je ze sobą jakoś zestawiamy. Badamy różnice między średnimi. No i w przypadku takiego testu mamy trzy założenia. Zwykle się o trzech takich założeniach mówi, ale te założenia nie są równocenne. Pierwsze, zupełnie fundamentalne i kompletnie niepomijalne: tutaj nie można oszukiwać na żadnym etapie, bo się zupełnie ta matematyka rozsypie. Pierwsze je, mówi o tym, że musimy w sposób losowy przydzielać rośliny do grup. No i te wyniki z próby na próbę muszą być niezależne. O co w tym wszystkim chodzi? No nie możemy zrobić tak, że na przykład do, w próbie pierwszej badawczej, wróćmy może do tego wykresu, że w próbie pierwszej badawczej, gdzie podsypujemy sól, dajemy nasiona producenta A, a w drugiej próbie badawczej, Dajemy nasiona producenta B. Dlaczego? No, bo nam się skończyły nasiona producenta A, bo zużyliśmy je też w grupie kontrolnej. No to pobiegliśmy szybko do sklepu, bierzemy nasiona producenta B i je wysiewamy. No i teraz, czemu to nie będzie dobrze działać potencjalnie? Bo może się okazać, że sama tendencja do wzrostu pomiędzy producentem A a producentem B. No będzie inna, bo to są inne nasiona, będzie inna odmiana, no i to będzie decydowało tak naprawdę o różnicach między średnimi. No co trzeba byłoby zrobić? Tak naprawdę wymieszać te wszystkie nasiona ze sobą, no i przydzielić je losowo do poszczególnych grup: grupy badawczej pierwszej i grupy badawczej drugiej, bo na tych dwóch się teraz w tym rozumowaniu skupialiśmy. To jest jedna rzecz. A co to znaczy, że te obserwacje mają być od siebie niezależne? No, chodzi o to, żeby nie współdzieliły tej samej zmienności, żeby one nie były na przykład do siebie podobne, dlatego że bardzo blisko rosną. To znaczy, żebyśmy nie działali w taki sposób, że te wszystkie rośliny pakujemy do jednej doniczki, tylko porozdzielajmy je do osobnych, malutkich doniczek, żeby on, ich wzrost od siebie był niezależny. Tutaj w badaniach biologicznych często spotykamy się ze złamaniem tej niezależności, tego założenia o niezależności w przypadku tak zwanych pseudoreplikacji. No, teraz modne jest badanie temperatury i jeżeli popatrzymy na to, jak funkcjonują termometry bezdotykowe, no to się okaże, że prawidłowy pomiar temperatury polega na kilkukrotnym, na przykład trójkrotnym, trzykrotnym zmierzeniu tej temperatury i wyciągnięciu wartości średniej. No i to jest ta obserwacja, ten nasz pomiar. Jeżeli my weźmiemy jednego człowieka i kilka razy mu zmierzymy temperaturę pod rząd, no to te wartości ze sobą będą skorelowane, no bo mierzymy tego samego człowieka, no tylko mamy jakąś tam wariancję pomiarów ze względu na to, że nasze urządzenie działa lepiej bądź gorzej, no ale one są do siebie. Najprawdopodobniej bardziej podobne, niż jak weźmiemy drugą osobę i zaczniemy jej mierzyć temperaturę. No więc. Tutaj nie możemy działać w taki sposób, że na przykład bierzemy sobie mysz, której dajemy insulinę, grupę myszy na przykład 10, bierzemy 10 myszy, której tej insuliny nie podajemy. No i potem badamy poziom cukru we krwi, no tylko jak badamy. No także kujemy mysz i dzielimy próbkę krwi na dwie. No i dwa razy zaznaczamy ten poziom cukru dla każdej myszy. No to w ten sposób nie otrzymujemy, tylko pozornie otrzymujemy 20 punktów danych w jednej grupie 20 punktów danych w drugiej grupie. Bo tak naprawdę powinniśmy z pary pomiarów wyciągnąć wartość średnią, bo to nie są pomiary od siebie niezależne. No i to jest fundamentalne założenie testu te studenta. I od tego nie można uciec w żaden sposób, bo inaczej ta matematyka obraca się w ruinę i przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale kolejne dwa założenia, o których pewnie słyszeliście, czyli normalność rozkładu w tych grupach i równość wariancji to są założenia albo bardzo słabe, albo założenia, które tak naprawdę jeżeli korzystamy z tej poprawki Welcha nas nie dotyczą. To znaczy na mocy centralnego twierdzenia granicznego, jeżeli próby są odpowiednio liczne, a to już się dzieje przy kilkunastu próbach, przy takich dosyć niewielkich, łatwych do osiągnięcia w praktyce liczebnościach, to rozkład wartości średniej jest rozkładem normalnym tak czy inaczej niezależnie z jakiego rozkładu próbkujemy czy jednostajnego czy rozkładu wykładniczego to sam rozkład średnich i tak staje się rozkładem normalnym więc tutaj to założenie jest bardzo bardzo delikatne bardzo słabe to znaczy jeżeli mamy kilkanaście, kilkunastu elementowe próby, no to praktycznie nie musimy się tym założeniem przejmować i badać, czy ten rozkład jest w jednej populacji, w drugiej populacji normalny, dlatego, że i tak rozkład średnich, a to te średnie porównujemy, będzie rozkładem normalnym na mocy centralnego twierdzenia granicznego. Możecie popatrzeć tutaj pewnie na jakieś strony w na jakieś animacje, może wrzucę jakieś linki do opisu, jak znajdę coś fajnego, jak to się dzieje, może też zrobię o tym osobny film, zresztą w R można by takie centralne twierdzenie Graniczne łatwo wysymulować, jak to działa. No i trzecie założenie. Jeżeli weźmiemy sobie klasyczny test, testu studenta, ja teraz może porównam testy z tym takim klasycznym 95% przedziałem ufności. Pierwszy to jest test test studenta domyślnie robiony, czyli ten test Welsha, a drugi test to będzie z parametrem var equal. Eee równa się true sprawdzę jeszcze czy nie ma jakiejś tutaj literówki ale chyba nie no to zobaczcie tutaj mamy test Welsh'a gdzie w ogóle nie zastanawiamy się czy te wariancje są równe czy nie są równe one są po prostu niezależnie stymowane w każdej z prób i to się objawia tym że stopnie swobody są liczone w taki sposób że wychodzą jakieś ułamkowe wartości a tutaj mam takie twarde, silne założenie, taką pierwotną postać testu, te właśnie studenta, że wariancje w tych dwóch próbach mają być równe, czyli estymujemy tę wariancję, szacujemy ją łącznie na podstawie tutaj zgrupowanych razem obserwacji z dwóch grup, no i wtedy zauważcie, że statystyka testu to, to się nie zmienia, tutaj nie ma żadnej różnicy, tylko stopnie swobody są inne, jest ich więcej, klasycznie liczymy, czyli od każdej grupy odejmujemy jedność. Tutaj mamy 10 odjąć, 1 to 9, mamy dwie grupy 9 plus 9 to 18. No i to się przekłada na inne p-wartości, ale w tym przypadku są na tyle wyrównane te wariancje, że ta poprawka Welsha akurat w tym przypadku niewiele nie wnosi, no bo i p-wartości, zauważcie, aczkolwiek nie ma się co na nich za bardzo skupiać i przywiązywać, ani przedziały ufności jakoś się tutaj nie różnią, no jeżeli mamy wyniki w gramach dla pieprzycy siewnej, no to jakieś tam różnice na drugim miejscu po przecinku, no to naprawdę no kto, kto by się tym przejmował. Patrzmy zawsze na jakąś wielkość fizyczną i interpretację biologiczną tych wyników, a nie tylko na bezwzględne wartości liczb. No, czy to dużo, czy to mało, no to musimy się odwołać do biologii danego gatunku albo na przykład do jakiejś tam ekonomii, gdybyśmy chcieli tą pieprzycę siewną sprzedawać. To wszystko, co do tej pory powiedziałem, tyczy się testu T-studenta dla dwóch prób niezależnych. Czyli porównywaliśmy w tym przypadku grupę, gdzie Podlewaliśmy roztworem soli, albo podsybowaliśmy mocznikiem, nawozem, no i zastanawialiśmy się, jaka jest różnica między średnimi. A co gdybyśmy chcieli odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi wartość średnia w grupie kontrolnej? Wróćmy sobie do funkcji Aggregate. Zobaczmy, ile wynosi ta średnia próbkowa ona w grupie kontrolnej wynosi 5.032. No ale podobnie jak dla różnicy średniej, gdybyśmy ten eksperyment powtórzyli, wzięli kolejne 10 doniczek, zmierzyli suchą masę tych roślin z danej doniczki, no to by się okazało, że co, że ten wynik jest trochę wyższy albo trochę niższy. No jest jakaś zmienność między powtórzeniami. Tak? Od próby do próby ta wartość średnia się waha. No więc jaka ona jest? Ile ona by wynosiła, gdybyśmy ten eksperyment kontynuowali przez, rozszerzyli go na 100, 1000, 10 tysięcy, 100 tysięcy doniczek. Gdybyśmy ten, ten proces śledzili dużo, dużo dłużej. No, znowu do tego możemy użyć testu testu studenta ale troszeczkę na innej zasadzie. Idziemy znowu do funkcji T-Test. I teraz chcemy badać znowu tę masę w przekroju. No właśnie czego przekroju? Bez żadnego przekroju. Znaczy nie chcemy dzielić tego zbioru danych na grupy. Chcemy powiedzieć, my patrzymy na tylko jedną grupę, na grupę kontrolną. Dlatego tutaj nie dajemy zmiennej grup, tylko ustawiamy po prostu jedynkę. No, i musimy znowu wybrać odpowiedni zestaw danych. Data to jest podzbiór subset. Coś namieszałem z nawiasami, już poprawiam. I to będzie podzbiór plant growth, jaki? Taki, że grupa równa się CTRL, czyli taki skrót od control. Czyli raz jeszcze mam. Taką formułę, że chcę badać masę bez podziału na grupy. Chcę mieć tylko jedną grupę, czyli zamiast podawania zmiennej grupującej podaję tutaj jedynkę. A następnie wybieram podzbiór danych, który mi ogranicza ramkę danych Plant Growth wyłącznie do tych 10 obserwacji, gdzie jest etykieta w kolumnie grup CTRL. Naciskam Enter. No i znowuż otrzymuję wynik testu T. Tym razem on jest zatytułowany One Sample T test. No bo mam tylko jedną próbkę. Nie porównuję dwóch próbek, nie interesuje mnie różnica między średnimi, ale interesuje mnie wartość średnia w tej jednej grupie, w tym przypadku grupie kontrolnej. No i teraz znowuż zobaczcie. Wszystko to, co jest tutaj w tych dwóch linijkach, to jest śmietnik, to jest zupełnie niepotrzebne do niczego. To są sprawy zupełnie oczywiste, nie trzeba robić żadnych testów T, te, nie trzeba żadnej matematyki do tego, żeby hipotezę zerową, która tu została postawiona, odrzucić i przyjąć alternatywną hipotezę. No bo jak brzmi hipoteza zerowa w teście T, takim dla pojedynczej próby? Ona brzmi prosto, że średnia wartość jest równa zero. To chwila chwila. No, to jest oczywiste, że ona nie będzie 0, ponieważ już od samego siewu nie jest równa 0, bo nasiona mają jakąś suchą masę. No więc tutaj stawianie hipotezy, że jest wartość średnia w grupie kontrolnej równa 0 jest po prostu zupełnie absurdalne, biologicznie nieuzasadnione. No więc nie ma co patrzeć na tę szalonie wysoką wartość statystyki testu T, nie ma co patrzeć na liczbę stopni swobody, to jest tam techniczny parametr, to jest 10 minus 1. Nie ma co patrzeć na tą okrutnie niską p wartość, która wynosi tutaj 5,8 razy 10 do minus 10, czyli praktycznie 0, to co nam to na mówi, no praktycznie z całą pewnością odrzucam hipotezę zerową i przyjmuję hipotezę alternatywną, że prawdziwa średnia nie jest równa 0. Ale oczywiście, że ona nie jest równa 0, bo od samego początku wysiewamy nasiona, które mają jakąś masę. No więc nie ma w ogóle co na dopatrzeć. Konstrukcja testu w ten sposób to nas do niczego w ogóle dobrego tutaj nie doprowadzi do żadnego wnioskowania. Nie ma co mówić, że zrobiłem test testu studenta. No i otrzymuję wyniki istotne statystycznie, bo P jest mniejsze od 500, to kompletnie nie ma tutaj żadnego sensu. Co ma sens? My chcemy oszacować. Ile co najmniej wynosi ta wartość średnia, a ile wynosi co najwyżej? Z jakąś ufnością. No, domyślnie jest to ufność 95%, no i to też czasami trzeba się intelektualnie od tego poziomu 90%, 95% oderwać. No ale dobrze, zrobiliśmy na ustawieniach domyślnych. No i widzimy, że oszacowanie tej wartości średniej tutaj w tej próbie wynosi 5,032, ale. Co najmniej jest to w populacji generalnej, czy jak gdybyśmy ten proces powtarzali wielokrotnie i wielokrotnie, te dziesiątki, setki, tysięcy razy, to to byłoby od 4,61 do 5,45 poza okrągłem. No zatem to jest informacja, którą chcemy z tego testu te wyciągnąć, a nie wszystko to, co jest tutaj. No niestety, zdarza się w dalszym ciągu, że. To, co miało być jakimś tam elementem pomocniczym w szybkim testowaniu hipotez, kiedy jeszcze komputerów nie było, bo testy studenta, on pochodzi z początków XX wieku, w Welsh rozwijał, o którym dzisiaj rozmawialiśmy, testy te w latach 50., kiedy komputery nie były popularne, już były, ale, ale wiele rzeczy się liczyło jeszcze na karce papieru, no to to, co miało być jakimiś takimi pomocniczymi parametrami tak naprawdę wywróciło statystykę do góry nogami, odwróciło naszą uwagę od przedziałów ufności. No a my tutaj przedziałami ufności zauważcie, podajemy dużo, dużo więcej informacji. To sensownej informacji, bo przede wszystkim wyrażonej w jednostkach, które mają sens fizyczny, w jednostkach, które mają interpretację biologiczną. Mówimy, że ta średnia w grupie kontrolnej, czyli ta sucha masa w doniczce, w której wysialiśmy ileś tam nasion pieprzycy siewnej po iluś tam dniach, ta sucha masa, ta średnia sucha masa, ona jest w granicach od 4,61 do 5,45 z 95% ufnością. Ale ktoś chce powiedzieć, ale ja to chcę wiedzieć tylko na 50%, nie ma problemu, wypisujemy tutaj konf level równe 0,5% no, i proszę, na 50% to jest od 4.9 do 5.16. Zwęża nam się ten przedział ufności. Także warto patrzeć wyłącznie na te przedziały tutaj, to jest jedna sprawa, a po drugie warto się intelektualnie oderwać od tego standardowego, domyślnie ustawionego 95% przedziału ufności. Czy my naprawdę wszystko musimy wiedzieć na 95%? Nie. Nie musimy. Na w jakim stopniu zaufania musimy odpowiedzieć na pytanie, to zależy od tego, jak ważka jest sprawa, ale to wszystko znowu zbiega do tej interpretacji biologicznej czy jakiejś interpretacji ekonomicznej. Gdybyśmy tutaj tę pieprzycę chcieli tam gdzieś tam sprzedawać, potem hurtowo do jakiegoś supermarketu, to w zależności od tego, jak jest, jak, jakie ryzyko biznesowe nas interesuje, to możemy coś wiedzieć na 50%, na 80%, na 95%. Ale pamiętajmy raz jeszcze, że jakbyśmy chcieli coś wiedzieć na 100%, to tak naprawdę na 100% to możemy yy, nie wykonując żadnych testów, powiedzieć, że ta wartość średnia jest od minus nieskończoności do plus nieskończoności, co nie do końca jest prawdą, bo jest co najmniej zero. Tak? Także widzimy tutaj to jeszcze powikłanie rozkładu normalnego, że tutaj matematyka nam mówi, korzystając z niego, że coś tam może być od minus nieskończoności do plus nieskończoności, kiedy wiemy, że masa rośliny nie może być ujemna, jest liczbą rzeczywistą, dodatnią. No i to tyle. Taką konkluzją kończę dzisiejszy film. W końcu wyszedł dosyć długi, ale myślę, że poruszyliśmy naprawdę bardzo ważne kwestie, które są związane z fundamentami analizy statystycznej. Mam nadzieję, że dzięki temu materiałowi będziecie w stanie poprawnie, po pierwsze, technicznie przeprowadzić test, test studenta w R, po drugie, będziecie potrafili poprawnie ten test zinterpretować. W kolejnym odcinku planuję pokazać analizę wariancji, w jeszcze kolejnym analizę regresji liniowej, czekajcie na kolejne filmy, a na razie, cześć, do zobaczenia niebaw.